Reprezentuję Fundację Teatru Ludowego, no i jednocześnie reprezentuję projekt Pora na Seniora, to jest Nowowódzkie Centrum Wspierania Wolontariatu Osób 50+. Projekt ten realizujemy przy współudziale Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tak naprawdę przygodę z osobami dojrzałymi rozpoczęliśmy już 2 lata temu, proponując im w projekcie Możesz Też, również współfinansowanym z FIO, zajęcia komputerowe, język angielski, grupę rozwoju osobistego, zajęcia teatralne, zajęcia ze sztuki. Dajemy naszym seniorom pakiet szkoleń, ale jednocześnie zachęcamy do bycia wolontariuszem w naszym klubie dla dzieci i młodzieży. Do naszego projektu zapraszamy osoby, które ukończyły 50. rok życia, mieszkają na terenie Nowej Huty i nie pracują zawodowo. Udało nam się zorganizować do tej pory przy współudziale osób z projektu Dzień Dziecka, dużą imprezę na ponad 100 osób przed Teatrem Ludowym, Andrzejki, mieliśmy spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza, organizujemy wspólnie święta. Nasi seniorzy też współprowadzą z wychowawcami zajęcia dla dzieci i młodzieży w naszym klubie. Myślę, że takie konferencje nie tyle są ważne dla organizacji, takiej jak nasza, ale na przykład dla seniorów, którzy mogą w takiej konferencji uczestniczyć, mogą przyjść się, mogą spotkać, mogą zobaczyć, że warto być aktywnym. Tym, że możemy się wymieniać dobrą energią i się nią wymieniamy, tak? Że możemy się posłuchać nawzajem, że możemy się poodkrywać własne pasje, zainteresowania, no i pobyć razem. W tym naszym szarym świecie, żeby trochę było weselej.